program jest nie tylko dla zwykłych studentów, a ten program jest dla bardziej zaawansowanych ludzi, którzy już mają staż, którzy już mają karierę, którzy już mają sukces. Jestem przewodnikiem u siebie w mieście na Białorusi, dlatego ten temat mnie bardzo interesował podczas pobytu na programie Kirklanda. Od wielu lat jestem też pracownikiem Fundacji Obrony Głosności, czyli Wolności Słowa w Rosji. I nasza fundacja jest taka najstarsza organizacja pozarządowa, która walczy za tę wolność słowa w Rosji. Przez stypendium pracowała jako prawnik, była asystentką posła i zajmowała się pytaniami prawnymi i pracy takiej legislacyjnej, przez to tutaj jeszcze miałam jeden kierunek, studia podyplomowa z legislacji. W tym roku studiowałam w Lublinie. To było moje miasto afiliacji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. I specjalność moja jest turystyka. To możliwość przez jeden rok trochę odpoczywać od takiej pracy zawodowej, ale prowadzić badania naukowe ściśle związane z tej pracy. W trakcie stypendium my mamy staż naukowy i ja miałam staż naukowy w Malopolskim Instytucie Kultury. Dlaczego ja wybrałam ta instytucja? Bo ja chciałam patrzeć, jak w Polsce robią edukacyjne i kulturalne projekty. Dwutygodniowy staż odbyłam w tej organizacji, regionalnej organizacji turystycznej, ale najpierw zajmowałam się tym przygotowaniem sezonu Lublin, a podczas drugiego tygodnia pracowałam w informacji turystycznej. Bo teraz w Brześciu tak planujemy też otworzyć pierwszy punkt informacji turystycznej i ten punkt, jaki pracuje w Lublinie, to jest bardzo, bardzo dobrym przykładem. Kiedy ja przyjechałem w Polsce, ja w ogóle nie mówiłem po polsku. Miałem tylko taki poziom ja, ty, on, ona, oni. To był wszystko dla mnie, cały język polski. Kiedy przyjechała, to myślała, że to po prostu dostać jakiejś nowej wiedzy, dostać nowego doświadczenia, poznać nowych ludzi i myślała, że to wszystko. A teraz rozumiem, że naprawdę to jest no, jak rodzina. Mam nadzieję, że te kontakty nawiązane tutaj będą sprzyjali takiemu rozwoju nie tylko jakby nas osobiście, ale i naszych państw i tej współpracy między naszymi państwami, krajami, miastami. Podczas mojego pobytu w Polsce spróbowałem znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego kolor granatowy nie jest związany z kolorem granatu. Bo granat jest czerwony. Nie znalazłem niestety odpowiedzi na to pytanie, ale polubiłem Polskę.